Khan Academy. Polski. W ostatnim wideo poćwiczyliśmy trochę dodawanie liczb, które są względnie małe. Na przykład, jeżeli dodamy 3, dodać 2, wyobraźmy sobie, że mamy na przykład 3 cytryny, jedna, druga, trzecia. I że chcemy dodać do tych 3 cytryn na przykład 2 limonki. Te zielone to limonki czy limetki? Może po prostu 2 zielone cytryny albo jeszcze 2 cierpkie owoce. Ile mamy teraz cierpkich, kwaśnych owoców? Cóż, nauczyliśmy się w poprzednim wideo, że mamy 1, 2, 3, 4, 5 owoców. Tak więc 3 dodać 2 równa się 5. I widzieliśmy również, że otrzymamy dokładnie ten sam wynik, jeżeli dodamy 2 dodać 3. Myślę, że ma to sens, ponieważ jeżeli zaczniemy od 2 cytryn i dodamy do nich 3 limonki, po dodaniu otrzymamy również 5 owoców. 1, 2, 3, 4, 5. Dokładnie tyle samo, tak więc nie ma znaczenia, w jakiej kolejności dodajemy, zawsze będziemy mieli 5. Ten sposób myślenia o dodawaniu nazywam przeliczaniem. Inny sposób potraktowania dodawania, który widzieliśmy w poprzednim wideo, to oś liczbowa. W sumie obydwa sposoby są bardzo podobne. Tak więc możemy narysować oś. Oś liczbowa to po prostu spis wszystkich liczb uporządkowanych rosnąco. Na osi liczbowej znajdują się wszystkie liczby i tak naprawdę można je wypisywać tak daleko, jak nam się podoba. Możemy dojść do miliona, biliona, gazyliona, ale nie zrobimy tego. Nie mamy na to ani miejsca, ani czasu. Salman Khan mieszka w USA i mówi amerykańskim angielskim. W jego kraju obowiązuje tak zwana skala krótka, w której kolejne potęgi tysiąca nazywamy tak: thousand, million, billion, trillion, quadrillion, quintillion, sextillion i tak dalej. Ale w Polsce, gdzie mieszkamy my, obowiązuje tak zwana skala długa, czyli nazwy, które doskonale znamy z potocznego języka, odpowiadają potęgom tysiąca w następujący sposób: tysiąc, milion, miliard, bilion, biliard, trylion, tryliard i tak dalej. Jeżeli złożymy te dwie skale w całość, pamiętajcie, żeby przy rozwiązywaniu zadań z arytmetyki wziąć pod uwagę kraj, z którego pochodzi zadanie i sprawdzić, która skala w nim obowiązuje. Wracamy do lekcji. Tutaj zaczniemy od zera, ale w następnych filmach opowiemy sobie o liczbach mniejszych od zera. Być może dzisiaj wieczorem porozmyślasz sobie, jak takie liczby mogłyby wyglądać. Ale zacznijmy od zera. Zero to nic. Jeżeli mam 0 cytryn, to znaczy, że nie mam żadnej cytryny. Czyli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, chodźmy jeszcze wyżej, 12, taką długą oś liczbową będę mógł wykorzystać wielokrotnie, 13, 14, moglibyśmy jeszcze dalej, ale na potrzeby tego filmu 14 wystarczy. Użyjmy teraz osi liczbowej do tych samych przykładów. Tak jak w poprzednim wideo, tak trochę dla powtórki, możemy przećwiczyć 3 dodać 2. Zaczniemy od trójki i dodamy do niej 2. Albo przesuniemy się na osi o 2 kroki od trójki w stronę dodatnią. Przesuwanie w dodatnią stronę albo dodawanie na osi liczbowej to po prostu ruch w prawo albo w górę o 2 kroki. Zróbmy zatem 2 kroki w górę. Zrobię to kolorem pomarańczowym. Chodźmy więc o 2 do góry. Zaczęliśmy na trójce i idziemy w górę o 1 krok. I dalej wspinamy się lub skaczymy drugi krok i kończymy na piątce. Dokładnie to samo otrzymaliśmy wcześniej. Jeśli mamy 3 cytryny i dodamy 1 cytrynę, to mamy 4 cytryny. Dodamy następną cytrynę i mamy 5 cytryn. Lub limonek, lub cierpkich owoców, jakkolwiek je nazwiemy. Jeśli spojrzymy na tę wersję, w której zmieniliśmy kolejność, zaczęliśmy od 2 i dodaliśmy do nich 3 kolejne przedmioty. W tym przypadku były to cytryny lub limonki. Tak więc mamy zamiar dodać do tego 3. 1, 2, 3. I tak jak się spodziewaliśmy, otrzymaliśmy to samo. Znowu mamy 5. Mam nadzieję, że już to sobie powtórzyliśmy. A teraz cel naszego dzisiejszego spotkania. Zabierzemy się za trudniejsze zadania, zajmiemy się nieco większymi liczbami. W tym filmie chcę po prostu, żebyśmy poćwiczyli zadania z trochę większymi liczbami. Potem w kolejnym filmie pójdziemy trochę dalej i zastanowimy się, co te liczby oznaczają. Ale teraz potrenujmy trochę zrozumienie, jak praktycznie rozwiązywać zadania z dodawania z większymi liczbami. Pozwolę sobie napisać to ładnym, kojącym, fioletowym kolorem. Powiedzmy, że chciałbym dodać 9, dodać 3. 9, dodać 3. Cóż, możemy zrobić to na kilka sposobów. Moglibyśmy znowu rysować kółka. Powiedzmy, co by tu... Może narysuję gwiazdki. 1, 2, 3, 4... Moje gwiazdki świecą coraz słabiej. 5, 6, 7, 8, 9... Oto 9 gwiazd. Następnie dodaję do nich 3 gwiazdki. Dodajemy pierwsza, druga, trzecia gwiazdka. Teraz gdybyśmy mieli policzyć wszystkie gwiazdy, zrobilibyśmy to tak.
Pozwólcie, że zrobię to w innym kolorze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mamy teraz 12 gwiazd, czyli możemy powiedzieć, że 9 dodać 3 równa się 12. Jeśli zrobimy to na osi liczbowej i zaczniemy od dziewiątki, mamy na przykład 9 gwiazdek i dodamy do nich 1, 2, 3, to na koniec otrzymamy 12 gwiazdek, czyli dokładnie tyle samo co poprzednio. Tak więc, kiedy zaczynamy dodawać większe liczby, możemy postępować w ten sam sposób. Chcę, żebyście zwrócili uwagę na to, że teraz nasze rozwiązanie jest liczbą dwucyfrową. Będziemy mówić więcej o cyfrach w następnym filmie. Cyfra to po prostu pojedynczy znak, zgadza się? Ta liczba składa się z dwóch znaków, dwóch cyfr, jedynki i dwójki. Tak jest zbudowana liczba 12. Nie będziemy w to wnikać, nie będę się teraz w to zagłębiał. Myślę, że dobrze znacie liczbę 12. Zagłębimy się teraz, co się dzieje, gdy zaczynamy dodawać większe liczby. Kiedy zaczynamy dodawać liczby dwucyfrowe, takie jak ta. Na przykład, gdybym dodał na przykład 27, dodać powiedzmy, no nie wiem, dodać 15. Gdybyś miał teraz dużo czasu i nie przejmowałbyś się tym, co ludzie gadają, mógłbyś narysować 27 kółek, potem narysować kolejne 15 kółek, a potem policzyć wszystkie narysowane kółka. I miałbyś odpowiedź. Albo mógłbyś narysować oś liczbową, która ciągnie się tak daleko, że zmieści się na niej 27 dodać 15. Będzie to zapewne naprawdę duża liczba, ale rysowanie zajęłoby ci całe wieki. Zamierzam więc pokazać ci sposób rozwiązywania tego zadania, który tak naprawdę wymaga tylko umiejętności dodawania stosunkowo małych liczb. Już prawie się go nauczyłeś, a jeśli jeszcze nie, to za chwilę na pewno będziesz w stanie coś takiego zrobić. Dodając stosunkowo małe liczby, będziesz mógł rozwiązywać trudniejsze zadania, takie jak to. Co trzeba zrobić? Teraz będzie ta zabawna część. Trzeba dodać, w przyszłości opowiem Wam, co to dokładnie oznacza. Patrzymy na każdą z cyfr osobno. To pierwsze miejsce po prawej nazywamy miejscem jednostek. To jest miejsce albo pozycja jednostek. A dlaczego nazywamy to miejscem jednostek? Ponieważ 27 to 20 oraz 7 jednostek. To 20 dodać 7. 20 dodać 7 jedynek. Możesz na to spojrzeć jak na 20 i 7 groszy. A to miejsce tutaj nazywa się miejscem dziesiątek. Dlaczego nazywa się miejscem dziesiątek? Przecież tutaj jest dwójka, prawda? Bo to tylko miejsce nazywa się miejscem dziesiątek. Więc napisanie tutaj dwójki oznacza, że są tu dwie dziesiątki, bo liczba 20 to dwie dziesiątki. Jeśli mam jedną dziesięciogroszówkę, a ty mi dasz jeszcze jedną dziesięciogroszówkę, to będę miał dwie dziesięciogroszówki, czyli razem 20 groszy. Tak właśnie działa miejsce dziesiątek. Nie chcę za dużo namieszać, chcę tylko pokazać, jak rozwiązywać tego typu zadania. Wgłębimy się w to w następnych filmach. Teraz chciałem tylko zasygnalizować nową myśl. A sposób rozwiązywania jest taki, że najpierw patrzysz tylko na cyfry w rzędzie jednostek i tylko dodajesz jednostki. Mówimy więc, dobra, nie martwimy się tymi dużymi liczbami, tylko dodajemy 7 i 5. Dodam więc 7 i 5. Jeśli nie wiesz, ile to jest, mam nadzieję, że szybko policzysz to w pamięci, to możesz rzucić okiem na oś liczbową. No to spójrzmy na oś liczbową. Jeśli dodasz 7, bierzemy 7 i dodasz do tego 5, 1, 2, 3, 4, 5, to mamy 12, albo jeśli rozpoczniemy od piątki i dodamy 7, też wylądujemy na 12. Zapiszmy to. Wiemy, że 7 dodać 5 równa się 12. Mówimy, że 7 dodać 5 jest równe... I tu jest nowa rzecz. Może się to wydawać trochę tajemnicze i magiczne, ale w następnych filmach wyjaśnię, dlaczego tak to działa. Piszemy, a raczej chcielibyśmy napisać 12, 7 dodać 5 równa się 12, ale piszemy tutaj tylko 2, a 1 przenosimy. 12, 1 i 2. 2 piszemy tutaj, a 1 przenosimy i zapisujemy tu na górze. Dlaczego? Teraz podam Wam prosty powód, dlaczego tak to zrobiłem, a lepszy powód podam w przyszłości. Dlatego, że tutaj jest miejsce tylko na jedną cyfrę, a liczba 12 jest dwucyfrowa. Musieliśmy więc wymyślić jakieś inne miejsce do zapisania tej jedynki. Jeśli jeszcze się nad tym chwilę zastanowić, to 12 to to samo, co 10 dodać 2, prawda? To jest to samo, co 12. Mówimy więc, że 7 dodać 5 to to samo, co 12 i również to samo, co dwie jedynki. Zgoda? Dwie jedynki, 2 grosze i jedna dziesięciogroszówka. Plus jedna dycha, jedna moneta dziesięciogroszowa. Stawiamy więc tę dychę na miejsce dziesiątek, czyli tak naprawdę powiedzieliśmy właśnie, że 7 dodać 5 to jedna dziesiątka i dwie jedności, albo jedna dziesięciogroszówka i 2 grosze.
Jeśli wszystko ci się już pomieszało, to po prostu napiszmy tutaj jednocyfrową dwójkę i przenieśmy jedynkę. Teraz zrobimy dokładnie to samo w miejscu dziesiątek. Dodamy 1, 2 i 1. 1 dodać 2, zróbmy to na osi liczbowej. Oś jest najfajniejsza. Zobaczmy więc, zróbmy to w żywych kolorach. Zróbmy to na purpurowo. Zaczynamy w jedynce, dodajemy do niej 2. 1 dodać 2, bierzemy tę jedynkę z naszej dwunastki. 1 dodać 2 i jedziemy. 1, 2, lądujemy w trójce i dodajemy jeszcze jedną jedynkę. Kolejna jedynka i kończymy w czwórce. Czyli na koniec wyszło nam 42. I to by było całkiem zgrabne, prawda? Bo nie musieliśmy rysować osi liczbowej aż do 42. Nie musieliśmy też rysować 42 przedmiotów. Po prostu wiedząc, ile to jest 7 dodać 5 i wiedząc, ile to jest 1 dodać 2 dodać 1, obliczyliśmy, że 27 i 15 równa się 42. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Może zrobię trochę prostszy przykład. Powiedzmy, że mam, 78 dodać 3. Robimy dokładnie to samo, co poprzednio. Na początek patrzymy tylko na miejsce jednostek. Na 8 dodać 3, 8 dodać 3. Ile to jest 8 dodać 3? Mam nadzieję, że możemy już policzyć to w pamięci. Ale pomyślmy o tym jeszcze inaczej. 8 dodać 1 równa się 9. 8 dodać 2 równa się 10. 8 dodać 3 będzie się równać 11. Można to zrobić na osi liczbowej, jeżeli pomaga to komuś wyobrazić sobie dodawanie. Tak więc 8 dodać 3 równa się 11. To, co tutaj zrobiliśmy, to po prostu dodaliśmy 8 dodać 3 równa się 11. Wpisaliśmy jedynkę tutaj, a drugą jedynkę przenieśliśmy. Ponieważ 11 to 1 dziesiątka, 1 dziesięciogroszówka i 1 grosz. To 11. Teraz dodajemy cyfry w miejsce dziesiątek. 1 dziesięciogroszówka dodać 7 dziesięciogroszówek równa się 8 dziesięciogroszówek. Czyli 78 dodać 3 równa się 81. A teraz jeszcze jedna rzecz, którą chcę pokazać. Nie zawsze trzeba przenosić liczby w ten sposób. Przenosimy tylko wtedy, kiedy wynik ma więcej niż jedną cyfrę. 11 jest liczbą dwucyfrową. Na przykład, jeżeli mamy 56 dodać 2, tu mogę po prostu powiedzieć, że 6 dodać 2 to jest 8, prawda? Mam nadzieję, że dobrze to sobie przećwiczyliśmy, czyli 6 dodać 2 równa się 8, a potem, ponieważ tu nie mam nic do dodania do 5, przenoszę 5 tutaj na dół, czyli 56 dodać 2 równa się 58, tak po prostu. Możemy narysować to na osi liczbowej, nie byłoby to zbyt trudne. Jeśli narysujemy tutaj oś liczbową w ten sposób, 0 byłoby gdzieś tam daleko w lewo, ale powiedzmy, że mamy tu 50, albo nie, pewnie wolicie 49, można by tak dalej iść w lewo, 50, 51, 52, zacznę chyba jeszcze raz, bo zabraknie mi miejsca. Zacznijmy może od 55. 55, 56, 57, 58, 59. Mogę tak iść w obu kierunkach, bez końca. Ale jeśli zaczniemy na liczbie 56 i dodamy 2, przechodzimy o jeden krok, drugi krok i wylądowaliśmy na liczbie 58. W ten prosty sposób można rozwiązać to zadanie. No to do zobaczenia w następnym odcinku. Opracowanie wersji polskiej, tłumaczenie, dźwięk, montaż, Krzysztof Kwiecień, zabawna nauka. Okay.